To nie moje zyski magicznie urosły o jeden rozmiar. Kiedy Wojtek zaczął tutaj przychodzić. Watch Newt 566. A, bo oczywiście wszystkie panny muszą zobaczyć, żeby nie było, że faworyzuję którąś. No to nie wiem, wybiorę. Yuga, łagateki do Crow! Sayori. Całkiem dobry wiersz, Wojtuk. Jesteś pewien, że to twój pierwszy raz? Oczywiście. Nie jest wcale aż tak dobry. Czy wyglądam na kogoś, kto pisze wiersze w wolnym czasie? Chyba masz rację. Ale scenariusze to piszę. Do Minecrafta. Ale to sprawia, że ty bardziej mi imponujesz. Więc... wiesz, szczerze mówiąc, bałam się, że nie weźmiesz tego na poważnie. Albo że nie napiszesz wiersza w ogóle. Cieszę się, że go napisałeś. Przypomina mi to, że jesteś teraz częścią naszego klubu. A fakt, że stoję przed tobą w tej klasie, ci o tym nie przypomina? Ta pewnie. Na razie jeszcze aż tak się tym nie interesuję, ale to nie znaczy, że mam zamiar złamać obietnicę. Widzisz? Jest tak, jak mówiłam wcześniej, Wojt. Głęboko w środku nie jesteś wcale samolubny. Wyłowanie nowych rzeczy, żeby uszczęśliwić innych. To coś, co robią tylko dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie. Dzięki, Sayori. Nie jestem pewien, czy Sayori jest w stanie dostrzec pełen obraz mojej motywacji. Mimo wszystko, nie mogę zaprzeczyć, że jest ona jednym z powodów, dla których dołączyłem do tego klubu. Wiedząc, jak wiele to dla niej znaczy i w ogóle. Już moja w tym głowa, żebyś dobrze się u nas bawił, okej? W ten sposób będę mogła ci podziękować. W porządku, będę o tym pamiętał. Jej! Teraz przeczytasz mój wiersz, tak? Nie martw się, nie jestem za dobra. Zaraz się przekonamy. Pokaż mi swoje towary. Drogi blasku słońca, sposób, w jaki prześwitujesz przez moje powieki o poranku. Mam przez to wrażenie, że brakowało ci mnie. Całując moje czoło, by pomóc mi wstać, sprawiając, że przecieram sen z oczu. Czyżbyś wołał mnie do wyjścia i zabawy? Kurde, mogę tak ładnie przeczytać wiersz od Yuri, ale dobra. Ufasz mi na tyle, bym odrzuciła deszczowy dzień? Spoglądam w górę, niebo jest niebieskie. To tajemnica, ale ja również ci ufam. Gdyby nie ty, mogłabym spać wiecznie. Ale nie gniewam się. Chcę zjeść śniadanie. A ja zjeść kolację. Ej, no i co jest? To wszystko? Sayori. Tylko zgaduję, ale... czy ty aby nie napisałaś tego wiersza dzisiaj rano? Nie, wcale, tak jakby. Nie można odpowiadać tak jakby na zero-jedynkowe pytania. Zapomniałam to zrobić wczoraj. No, przynajmniej czuję się teraz trochę bardziej komfortowo, jeśli chodzi o mój wiersz. Nie bądź niemiły. Starałam się jak mogłam. Ach, wiesz. Nie mówię, że jest to zły wiersz. Wyszło nieźle, jakby to powiedzieć. Widać w nim dużo twojego charakteru. Dużo jejowatości. Jejowatości. Naprawdę? Tak. Szczególnie ta ostatnia linijka. Zrobiłam jajka i tosty. Nawet pomimo tego, że się spóźniłaś, śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Bez niego brak mi sił. Skoro tak mówisz, to nie będę cię sprzeczał. Nie sprzeczał. Tak czy owak, dzięki za podzielenie się wierszem. Było naprawdę fajnie. Monika jest najlepszą przewodniczącą na świecie. Ach, pewnie. Ale obiecuję, że następnym razem nie zapomnę. Napiszę najlepszy wiersz na świecie, jej! W takim razie nie mogę się doczekać. No to chyba co, Monika, jak jest taka zarobista, na cuki to tam wiecie. Gówniara XD. Cześć Wojtuk, dobrze się bawisz? Ach, pewnie. Świetnie, miło mi to słyszeć. Przy okazji, odkąd jesteś u nas nowy, jeśli masz jakieś zastrzeżenia dotyczące organizacji lub chciałbyś coś zaproponować, zawsze chętnie słucham. Nie bój się mi o nich powiedzieć, okej? W porządku, będę o tym pamiętał. Oczywiście, że będę bał się o nich powiedzieć. Bo nie wiadomo, co zrobią ze mną te baby XD. Dużo lepiej mi idzie dostosowywanie się, niż zmuszanie innych do dostosowywania się do mnie. W każdym razie. Co by wiesz na to, żebyśmy podzielili się wierszami? To trochę krępujące, ale chyba nie mam innego wyboru.
Nie martw się, Wojtuch. Wszyscy jesteśmy trochę skrępowani, wiesz. Ale wkrótce nauczymy się przekraczać tę psychiczną barierę. Tak, masz rację. Przekazuję mój miersz Monice. Pięta robota, Wojtuch. Cały czas czułam ten efekt wow w mojej głowie, kiedy go czytałam. Jest pełen metafor. Nie wiem dlaczego, ale nie spodziewałabym się czegoś tak głębokiego po tobie. No wiesz, pisałem scenariusze do Minecrafta, nie? No to jakoś jakieś doświadczenie mam. Chyba cię nie doceniłam. Łatwiej mi, kiedy ludzie nie mają stosunku do mnie żadnych wymagań. Dzięki temu każdy mój sukces jest bardziej doceniony. Ahaha, to nie jest zbyt uczciwe. Cóż, muszę przyznać, że zadziałało. Wiesz, że Yuri też lubi tego typu wiersze, prawda? Wiersze pełne alegorii i symbolizmu. W przeciwieństwie do Sayori, która preferuje prostsze i bezpośrednie słowa do opisywania smutku i szczęścia. Yuri lubi, kiedy czytelnik ma szansę odnieść się na swój osobisty sposób do jej wierszy. Naprawdę trudno jest pisać w taki sposób i nie spłycić treści wiersza, pozwalając ludziom na odnalezienie wspólnego mianownika z podmiotem lirycznym, albo dając im zagłębić się w liczne niuanse. Możesz osiągnąć sukces, który oczywiście poprzedzony przez jest latami praktyki, których Yuri z pewnością ma już za sobą bardzo dużo. Tak sądzę, bo nigdy jej o to nie pytałam. Na pewno nie jestem ani trochę tak dobry jak ona. Nie, martw się. Po prostu pisz dalej. Odkrywaj nowe rzeczy i wyciągaj z tego naukę. Jestem pewny, że będę próbował wielu nowych rzeczy. Trochę czasu mi zajmie, zanim poczuję się komfortowo ze swoimi umiejętnościami. Bardzo dobrze. Z chęcią zobaczę, jak próbujesz nowych rzeczy. To najlepsza metoda na znalezienie stylu, który najbardziej będzie ci pasował. Każdy inny może być nieco stronniczy, jeżeli chodzi o ich style, ale ja z chęcią pomogę ci znaleźć styl, który najbardziej będzie do ciebie pasował. Zatem nie zmuszaj się do pisania w sposób, w jaki inni będą od ciebie oczekiwać. To nie jest tak, że musisz komuś zaimponować czy coś. W każdym razie chcesz przeczytać mój wiersz? Nie martw się, nie jestem z tym zbyt za dobra. Co wszyscy mają taką kiepską samoocenę o sobie, jak niby są w klubie literackim? Trochę dziwne. Brzmi na bardzo pewną siebie, jak na kogoś, kto nie jest za dobry. Cóż to dlatego, że muszę brzmieć pewnie. To wcale nie znaczy, że zawsze się tak czuję. Rozumiem. Cóż, pora go przeczytać. O, tu jest scroll. Dziura w ścianie. To nie mogłam być ja. Spójrz, dziura w ścianie. Mściwski sąsiad, rozwścieczony kochanek, nigdy się nie dowie. Nie było mnie w domu. Zaglądam do środka, szukając odpowiedzi. Nie, nie widzę. Patrzę bezbarwnie, niczym film pozostawiony w słońcu. Ale jest już za późno. Moja świadomość. Wypalona została na niej wieczna kopia tego nic nieznaczącego obrazu. To tylko mała dziura, nie była zbyt jasna. Była zbyt głęboka. Wiecznie się rozciągając w wieczność. Dziura nieskończonych możliwości. Zauważam, że to wcale nie ja przez nią obserwowałam. Patrzyłam na zewnątrz. Jednak to on obserwował mnie, będąc wewnątrz. Wyglądająca przez dziurę. Więc co myślisz? To jest bardzo ciekawa forma, muszę przyznać. Wybacz, chyba nie jestem odpowiednią osobą do pytania o opinię. Nic nie szkodzi. Wiesz, taki styl stał się ostatnio całkiem popularny. Ostatnio wielu pisarzy próbuje wykorzystać odstępy między słowami jako tygiel emocji. Kiedy przedstawia się takie wiersze szerszej publice, mogą wywołać ogromne wrażenie. Co się zainspirowało do tego poematu? Ach, wiesz, trudno mi to ubrać jakoś sensownie w słowa. Chyba można powiedzieć, że ostatnio popadłam w swego rodzaju refleksyjny nastrój. Wpłynęło to też na moje wiersze. Refleksyjne? Tak, coś w tym rodzaju. Czuję się trochę nerwowo, kiedy mam mówić o takich głębokich rzeczach, ponieważ to dosyć poważny temat. Może kiedy już wszyscy zdążą się zaprzyjaźnić ze sobą. Tak czy siak, oto codzienna rada poetki Moniki.
Czasami, kiedy piszesz wiersz albo historię, pewnie często zdarza ci się zamyślić nad czymś zupełnie innym. Jeśli za bardzo będziesz się starać, żeby wyszedł perfekcyjnie, nigdy nie posuniesz się do przodu. Po prostu zmuś się do pisania czegokolwiek, a potem ewentualnie poprawisz. Możesz o tym też myśleć w ten sposób. Jeśli będziesz trzymać pióro w jednym punkcie przez zbyt długi czas, to w końcu powstanie tam wielki czarny kleks. Po prostu ruszaj dalej ręką, podążając za tym, co ci w duszy gra. To była moja porada na dziś. Dzięki za jej wysłuchanie. No i Natsuki została. Ciekawe, jak się wnerwi. Cóż, nie powiem, że się nie spodziewałam takiej słabizny. To było niemiłe. No przepraszam. Nie żeby było to coś okropnego. Po prostu nie udało ci się przekazać żadnych emocji. Czyli, że nie jest wystarczająco słodziutki na twój gust. Za dużo masz zębów. Sorry. Niech. Dobra, nie gadaj, tylko czytaj mój wiersz. Nie żeby miało to szansę ci się spodobać. Orły mogą szybować, małpy mogą się wspinać, świerszcze mogą skakać, konie mogą się ścigać, sowy mogą polować, gepardy mogą biegać, orły mogą szybować, ludzie mogą próbować, ale nic poza tym. Wojtuch to Wojtuch, a roztęgi to roztęgi. Tak. Mówiłem, że ci się nie spodoba. Podoba mi się. Co? Nie kłam. Nie kłamię. Dlaczego jesteś tak przekonana, że mi się nie podoba? Wiesz. Ponieważ wszyscy w liceum myślą, że wiersze powinny być dystyngowane i w ogóle, nie? Więc nikt nie bierze mojego stylu na poważnie. Ale czy nie o to właśnie chodzi w wierszach, żeby móc wyrażać siebie? Bo styl wcale nie sprawia, że przekaz jest gorszy. Tak, dokładnie. Lubię, kiedy łatwo się czyta, ale treść nadal mocno cię uderza. Tak jak w tym wierszu. Kiedy widzisz, jak wszyscy dookoła robią wielkie rzeczy, możesz naprawdę się zdemotywować. A więc postanowiłam właśnie o tym napisać. Tak, rozumiem. Kolejną świetną rzeczą w prostym stylu jest konieczność umiejętnej zabawy słowami. Na przykład na końcu, kiedy czytelnik domyśla się rymu, ale ostatecznie go nie dostaje. Pomaga to wyostrzyć przekaz. Naprawdę? Musiałaś włożyć naprawdę sporo wysiłków na pisanie go. Tak, kto robią prawdziwi mistrzowie? Cieszę się, że się czegoś nauczyłeś. Nie spodziewałeś się tego po najmłodszej z towarzystwa. Kurde? Tak, raczej nie. Odpowiadam pół żartem. Nie obchodzi mnie kto ile ma lat, ale Natsuki wygląda na dumną z siebie, więc nie chcę jej tego zabierać. Uff. Już chyba wszyscy. Rozglądam się po pokoju. To było nieco bardziej stresujące niż przypuszczałem. Zupełnie tak, jakby wszyscy oceniali mnie za moje przeciętne umiejętności pisarskie. Nawet jeżeli są bardzo mili, nie ma mowy, żeby moje wiersze stały na ich poziomie. No w końcu klub literacki. Wzdycham. Ale to chyba właśnie na to się pisałem. Po drugiej stronie klasy Sayori i Monika wesoło rozmawiają. Mój wzrok staje na Natsuki i Yuri. Wymieniają się właśnie swoimi wierszami. Kiedy tak czytają, łatwo zauważyć zmiany w ich wyrazach twarzy. Natsuki podnosi brwi we frustracji, w tym samym czasie Yuri smutno się uśmiecha. Co to ma być za język? Coś mówiłaś? Nic takiego. Natsuki lekceważąco odkłada wiersz na ławkę. Można powiedzieć, że jest dość fantazyjny. Ach, dzięki. Twój jest uroczy. Uroczy! Czyżbyś zupełnie przegapiła cały symbolizm, czy co? Przecież on wyraźnie opowiada o rezygnacji. Jakim cudem to może być urocze? Bo jesteś urocza. I wszystko, co robisz, jest urocze. Wiem o tym. Miałam na myśli formę. Próbowałam powiedzieć coś miłego. Mówisz, że musisz naprawdę się postarać, żeby wymyśleć jakiś pozytywny komentarz? Dzięki, ale coś ci się nie udało. Cóż, mam parę sugestii. Gdybym szukała porad, zapytałabym kogoś, kto komuś się faktycznie spodobało. A byli tacy. Sayori na przykład. Wojtuch też! A więc biorąc pod uwagę, chętnie udzielę ci parę porad od siebie. Po pierwsze... Wybacz, że przerywam.
pomimo tego, że doceniam ofertę, dużo czasu spędziłam na opracowywaniu swojego własnego, oryginalnego stylu. Nie zamierzam go w najbliższym czasie zmieniać, chyba że trafię na coś naprawdę inspirującego. A to się jeszcze nie stało. Wojtuch polubił również mój poemat. Powiedział nawet, że mu zaimponował. Natsuki nagle wstaje. Nie wiedziałam, że tak bardzo chciałaś mu zaimponować, Yuri. Nie o to mi... Ty po prostu... Yuri również wstaje. Kurde. Może po prostu jesteś zazdrosna o to, że Wojtuch docenia moje rady bardziej niż twoje. A skąd możesz wiedzieć, że to moich nie docenia bardziej? Czyżbyś aż tak bardzo była skupiona na sobie? Ja? Nie jestem skupiona na sobie. Gdybym była, używałabym przesadnie przesłodzonej formy jak twoja. Hej, zaraz będzie Mortal Kombat. Czy wszystko w porządku? Tak, wiesz co? To nie moje zyski magicznie urosły o jeden rozmiar. Kiedy Wojtek zaczął tutaj przychodzić. Natsuki! Natsuki to było trochę... Nie wtrącaj się! Ludzie, nie powinniście walczyć! Nagle obie dziewczyny zwracają się w moją stronę zupełnie, jakby dopiero teraz mnie zauważyły. A ja tak je zmierdam. Wojtek. Ona tylko próbuje mnie odszernić. Nieprawda. Ona zaczęła. Gdyby tylko potrafiła patrzeć poza czubek własnego nosa i zauważyła, że prostszy styl pisania jest dużo efektywniejszy. Ta głodnia w ogóle by nie miała miejsca. Jaki niby jest sens w użyciu tak zawiłej formy? Znaczenie wiersza powinno być oczywiste. Autor nie powinien wymagać od czytelnika, żeby ten sam się wszystkiego domyślił. Pomóż mi jej to wytłumaczyć, Wojtuch. Czekaj. Istnieje powód, dla którego w naszym języku stosuje się tak głębokie i ekspresywne słowa. To jedyny sposób, żeby przekazać kompleksowe uczucia i znaczenia w efektywny sposób. Unikanie ich użycia to nie tylko ograniczanie się, to jest również strata. Rozumiesz, prawda, Wojtu? Jak mogłem dać się w to wplątać? To nie jest tak, że wiem cokolwiek o pisaniu, ale wygląda na to, że osoba, z którą się zgodzę, może mnie bardziej polubić. A więc oczywiście zgodzę się z... Aha. No dobra, weźmy... No właśnie, Natsuki. Natsuki patrzy na mnie, zabijając swój stropu. A więc z braku lepszej opcji odwracam się do Yuri. Yuri. Ale wyraz twarzy Yuri wydaje się być tak bezstronny, że ostatecznie nie jestem w stanie nic powiedzieć. Sayori! Ta. Kiedy jak się kłócicie, Sayori czuje się przez was niekomfortowo. Jak możecie dalej drzeć koty, wiedząc, jak się z tym czuje wasza przyjaciółka? Wojtu. No, to jej problem. Tu nie chodzi o nią. Zgadzam się. Sayori nie powinna wtrącać się wnadać swoich uczuć w naszą dyskusję. To chyba, że ma zamiar powiedzieć Yuri, jak bardzo jest się wywyższa. Ona nigdy by tak... Jej zdenerwowanie jest wywołane tylko i wyłącznie przez twoją niedojrzałość. Słucham? Czy ty siebie słyszysz? To właśnie przez to. Przez to nikt mnie nie lubi. Przestańcie! Aż muzyka ucichła. Natsuki, Yuri. Obie jesteście moimi przyjaciółkami. Po prostu chcę, żeby wszyscy się dogadywali i byli weseli. Moi przyjaciele to wspaniali ludzie. I kocham ich właśnie za to, jak różni są o ludzie. Poematy Natsuki są superowe dzięki ukazaniu tak wielu uczuć za pomocą tak małej ilości słów. A wiersze Yuri są świetne, bo są w stanie namalować wspaniały obraz w twojej głowie. Wszyscy są tak utalentowani. No bo ja mam kanał na YouTube, nie? Zapraszam. Więc dlaczego ze sobą walczycie? Ponieważ. Cóż. Poza tym. Natsuki jest urocza i nie ma w tym nic złego. A zyski Yuri takie same jak zawsze. Wyleśliczny.
Okej. Sayori. Sayori uśmiecha się triumfalnie. Monika stoi za nią z wyraźnie zaskoczoną twarzą. Pójdę zaparzyć herbatę. Yuri ulatnia się. Natsuki siada zapatrzona w nicość, nie pokazując żadnych wyraźnych emocji. A więc to dlatego Sayori jest wiceprzewodniczącą. Szepcze do Moniki, potwierdzająco kiwa głową. Szczerze mówiąc, może i nadaje się na lidera. Jestem też w stanie coś zorganizować. To jest niestety, nieważne. Ale nie za dobrze mi idzie ogarnięcie towarzystwa. Nawet nie mogłem wyjść i rozdzielić tej dwójki. Jako przewodnicząca trochę się wstydzę. Nach. Nie jest tak, że cię obwiniam czy coś. Ja też nie byłem w stanie nic powiedzieć. Wiesz. Myślę, że na swój sposób czyni to Sayori super osobą, nie uważasz? Można tak powiedzieć. Może jest trochę lekkomyślna, ale czasami potrafi zaskoczyć wszystkich tym, jak dobrze potrafi pracować z ludźmi. Rozumiem. Dbają o nią, dobra? Nie chcę, żeby zrobiła sobie krzywdę. To jest nas dwoje. Możesz na mnie polegać. Monika uśmiecha się serdecznie, przez co również i na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Tak miła osoba jak ona naprawdę nadaje się na przewodniczącą, nawet jeżeli ona sama twierdzi inaczej. Gdybym tylko miał szansę pogadać z nią trochę dłużej. Dobra, wszyscy. Chyba możemy powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ale jeszcze nie kończymy tego odcinka, jeszcze mamy pół godziny. Jeszcze sobie zrobimy trzeci dzień. Jak wam się spodobało dzielenie się wierszami? Było naprawdę super. Na pewno było to bardzo pouczające doświadczenie. Mogło być przez większość czasu przynajmniej. A co ty sądzisz, Wojtuch? Tak, myślę, że było ciekawie. Fajnie było móc pogadać o naszych wierszach ze wszystkimi. To świetnie. W takim razie jutro to też to zrobimy. Może udało ci się też czegoś nauczyć od swoich przyjaciół. Dzięki temu twoje wiersze mogą stać się jeszcze lepsze. Tak sobie myślę. W sumie to nauczyłem się czegoś o stylach, które ludzie tutaj lubią. Jeżeli mi się poszczęści, to być może uda mi się zaimponować osobie, która przykuła moją uwagę. Zdając sobie z tego sprawę, odnajduję w sobie determinację. Wojtuch! Gotowy na powrót do domu? Pewnie, chodźmy. Sayori jest uradowana. Dużo czasu minęło, odkąd tak często ze sobą przebywaliśmy. Szczerze mówiąc, nie mogę narzekać. Sayori, jeżeli chodzi o to, co działo się wcześniej... co masz na myśli? No wiesz, między Yuri a Natsuki... Czy często się to zdarza? Nie. To był dopiero pierwszy raz, kiedy je takie widziałam. To są naprawdę wspaniałe osoby. Ty nie nienawidzisz ich za to, prawda? Nie nienawidzę ich. Znaczy, lubię ich, no. Po prostu chciałem poznać twoją opinię. Chyba już widzę, dlaczego się tak przyjaźnicie. Wiesz, Wojtuch, miło jest spędzać z tobą czas w klubie. Ale widząc, jak dogadujesz się z resztą, naprawdę się cieszę. Myślę, że reszta też cię bardzo polubiła. Serio? Teraz codziennie będziemy się świetnie bawić. Ech. Wygląda na to, że Sayori nie do końca jeszcze zrozumiała, w jakiej jestem sytuacji. Pewnie przyjaźnienie się ze wszystkimi jest super, ale... Czy na tym musi się kończyć? Cóż, będziemy musieli po prostu poczekać na to, co przyniesie przyszłość Sayori. Powiedziałem bardziej do siebie niż do niej. Klepię Sayori po ramieniu. Okej. Tak. Do dzieła! Jedziemy z tym odcinkiem kolejnym, dobra. Może, wezmę jakieś losowe słowa, bo tak to się, wiecie, taki duit, tak po swojemu brałem, a tak to wezmę losowo, jak wcześniej pokazywałem wiersze, no to jedziemy. Tu.
Dwa razy coś klikłem. Okej. Ciekawe, co ja takiego naklikałem, jak teraz tak zamykam oszy. Okej. Coś z lewej strony trochę. O, dobra, teraz z prawej. Ju! O Jezu! Powrót. Tylko takim szlaczkiem. O Jezu! Dobra. No nie wiem, jak szybko mi chodzi myszka. O, już wszystko. I kolejny dzień. Mija kolejny dzień. Nadeszła pora na kolejne spotkanie klubu. Przez ostatnie parę dni nabrałem trochę pewności siebie. Wchodząc do klasy widzę to zazwyczaj. Cześć Wojtu! Hej Sayori. Wygląda na to, że humor ci dzisiaj sprzyja. Po prostu wciąż nie przyzwyczaiłam się do tego klubu. Rozumiem. Niewiele potrzeba, żebyś nabrała dobrego humoru. Chyba właśnie za to cię lubię. Skoro już o tym mowa, jestem głodna. Ja kolację zjadłem, więc wiesz. Pójdziesz ze mną kupić coś do jedzenia? Nie, dzięki. Zupełnie do ciebie niepodobne. No jadłem kolację, mam swoje powody. Może zajrzymy do twojej portmonetki, co Sayori? Dlaczego tak nagle? Z powodu. Po prostu chciałem zerknąć. Ach, Sayori nerwowo wyjmuje swoją portmonetkę. Otwiera ją. Obraca ją do góry nogami, a zawartość wysypuje się na ławkę. Składają się na nią wyłącznie dwa jeny. Wiedziałem. Bardzo łatwo cię przejrzeć, Sayori. To nie fair. Skąd to w ogóle wiedziałeś? To proste. Gdybyś miała jakieś pieniądze, to kupiłabyś sobie coś po drodze tutaj. Więc albo nie jesteś głodna i chciałaś się przejść, albo planowałaś namówić mnie na kupienie ci czegoś, jak dotrzemy do sklepiku. Ale jest jeszcze coś. Zawsze jesteś głodna! A to pozostawia tylko jedną opcję. Poddaję się. Teraz zaczynam czuć się winna. Skoro tak się czujesz, to prawdopodobnie na to zasługujesz, kurde. Yuri nagle zaczyna rechotać. Nawet nie zauważyłem, że nas słuchała. Jej twarz jest schowana za książką, jak zawsze. Ach, nie podsłuchiwałam ani... nic w tym rodzaju, nie no, spoko. Rozśmieszyło mnie coś w mojej książce. Yuri!